Kanan podejrzewa, że Defne chce odebrać zerze Omera. W 430 odcinku Więźnia Miłości będzie bardziej przebiegła od Defne i pokrzyżuje jej plany. Sprawdź, co się wydarzy w 430 odcinku serialu Więzień Miłości. Zera Kazal Subasi powiedziała Kanan Gans Matlu, że Defne Merv Sevin była kiedyś dziewczyną Omera Erkan Melik, a teraz z nim pracuje. Kanan zaczyna podejrzewać, że Defne ma niecne zamiary w 430 odcinku serialu Więzień Miłości. Ipek Nurberg Inciroglu informuje Kanan, że Defne organizuje kolację, na którą zaprosiła Omera. Kanan wyczuwa podstęp i zamierza działać, zanim to Defne zaatakuje. Nakłania Omera i Zerę, by razem wybrali się na wydarzenie, które urządza Defne, a które zapowiadane jest jako służbowe spotkanie. Plan Kanan dochodzi do skutku, a podstęp Defne nie udaje się. Okazuje się, że nikt poza nimi nie pojawi się, ale mimo to Omer i Zera świetnie się bawią. Defne zostawia ich samych, a Omer wciela się w kelnera obsługującego Zerę. Ayan przychodzi do Kerema Aliyahci i mówi, że ojciec chce, by Kerem zarządzał firmą. Więzień Miłości, odcinek 430 w piątek, 13 listopada 2020 roku o godzinie 17:10 w TVP.